Drodzy Państwo, już niebawem początek Cyfroteki. Zbliża się 2 lutego, którego to dnia będzie miało miejsce uroczyste otwarcie i wernisaż 4. Święta Myśli Cyfrowej Cyfroteka. W związku z tym bardzo serdecznie chciałbym podziękować dotychczasowym ofiarodawcom i naszym dobroczyńcom. Dziękujemy Wam serdecznie, z całego serca, za wszelkie wpłaty, które wpływają na konto zrzutki.pl, dzięki którym w ogóle Cyfroteka będzie mogła się odbyć. Jesteście nieraz bardzo hojni, największe wpłaty sięgają sum ponad 200 zł, proszę Państwa. 100-200 zł nieraz się trafiło, ale również z całego serca ogromnie dziękuję za wszelkie małe wpłaty, nawet 5 zł, nawet 2 zł. Kochani, każda taka wpłata jest dla nas bardzo cenna. Dziękujemy Wam, ponieważ dzięki Wam będzie mogło przyjechać do nas większość zaproszonych artystów. Artystów w sumie jest około 64, jak się doliczyłem, łącznie z wykonawcami muzycznymi. Ale też niestety z przykrością muszę Państwa poinformować, że nie odbędzie się ostatnie końcowe wydarzenie Cyfroteki, a mianowicie wielkie huczne zakończenie, które miało odbyć się w Fabryce Sztuki i miały to być koncerty gwiazd, takich jak na przykład zespół Krzyż Kross czy Bartosz Weber i kilku innych. No niestety. Niestety brak dofinansowania ze strony miasta, który no, nie mógł nastąpić, skutkuje właśnie tym, że możemy polegać tylko i wyłącznie na pieniądzach ze zrzutki.pl. Chociaż Cyfrotekę wspiera też nasz łódzki wielki artysta Józef Robakowski. To dzięki Tobie, Józku, też Cyfroteka może rozwinąć skrzydła do jakiegoś tam oczywiście stopnia. Moi drodzy, podczas Cyfroteki przewidzianych jest wiele wspaniałych wydarzeń. Wśród nich są koncerty, sympozja, prezentacje, pokazy filmów. Do szczegółowego programu Cyfroteki zapraszam na strony Facebooka i Instagram, gdzie lada chwila ten program zostanie opublikowany. Program również pojawi się w postaci folderu na otwarciu Cyfroteki, na którą oczywiście serdecznie zapraszam do galerii Off Piotrkowska w Łodzi. Cóż więcej? No cóż, mimo patronatu prezydent miasta Łodzi, mimo patronatu Radia Łódź oraz wsparcia Muzeum Sztuki, Muzeum Wro Art Center z Wrocławia oraz Fundacji Bęc Zmiana, mimo to Cyfroteka niestety jest niskobudżetowym, oddolnym działaniem, gdzie po prostu no, stać nas niestety tylko na zwroty kosztów podróży, i to dla niektórych artystów. Oto lista wszystkich artystów, których Państwo będziecie mogli ujrzeć na Cyfrotece, bądź ujrzeć ich pracę, bądź ujrzeć ich działania performerskie, bądź występy audiowizualne. Wszystkim tym artystom z góry dziękuję, ponieważ wielu z nich postanowiło przyjechać tutaj na własny koszt. Ale pamiętajcie, zrzutka jeszcze się nie skończyła. Jeszcze możecie wspomóc nas swoimi wpłatami, na co gorąco liczymy. Specjalnie przedłużamy zrzutkę jeszcze o parę dni. Cóż, na katalog, aby wydać katalog Cyfroteki, prawdopodobnie będziemy musieli założyć nową, następną zrzutkę. Ale to już inna para kaloszy, inna historia. Tymczasem serdecznie Państwa zapraszam na Cyfrotekę, na otwarcie Cyfroteki dnia 2 lutego tego roku do Łodzi, do galerii Off Piotrkowska na godzinę 18. A następnie na wszystkie inne wydarzenia w ciągu tych 19 dni trwania Cyfroteki. Serdecznie Państwu dziękuję. Pozdrawiam. Mówił dla Państwa dyrektor artystyczny Cyfroteki Marcelo Zamenhof.